wolontariuszy wyruszyło w niedzielę na ulicę Kościerzyny. Większość z nich to tradycyjnie młodzież. Rozumiem, że wyście już oddali puszkę, a od której zbieraliście? Od 12. I jak tam było? Czy ludzie z Kościerzyny chętnie wrzucali pieniądze? Znaczy, na początku było mało osób, ale później się rozkręciło. A były jakieś takie duże nominały? No, do 50 zł tak dostaliśmy. Kwestujący maksymalnie wykorzystali czas na zbieranie pieniędzy, krążąc po mieście do ostatniej minuty i nie zważając na zimno. Paulina i Agata kwestowały od 9 do samego końca. Jakie są sposoby na to, żeby się ogrzać, żeby nie było zimno? Skakać, ruszać się, chodzić, wszędzie być. A gdzie byłyście już? Jaki jest wasz rewir dzisiaj? Znaczy, chodzimy tam, gdzie popadnie. Tak, no, tak długa rynek przede wszystkim tutaj, tak, najwięcej ludzi jest, więc... No. A jak się udaje? Jak tam puszka się zapełnia? Jest ciężka. A to głównie monety? No, coś papierowego też jest, nie? Też były jakieś takie grubsze pieniądze? Tak, były. A najwięcej? 50, zdaje się. Okej, życzymy wam powodzenia i ciepła. Dziękujemy, siema. Ogrzać się można było też w atmosferze, jaka panowała przy scenie. Tu występowały lokalne zespoły, m.in. zdobywające coraz większą rzeszę fanów Defeated. A już prawdziwy ogień pojawił się na rynku dzięki Fire Show. W centrum miasta odbył się też pokaz karate w wykonaniu najmłodszych sportowców. Między występami był czas na kupowanie fantów. Najwyższą cenę osiągnął kosz z upominkami od Urzędu Miasta – 580 zł. Doskonale sprzedawały się też koszulki 24. finału WOŚP po ponad 400 zł za sztukę. Wśród fantów był też m.in. Mistrz Strażak oraz bombki od Polskiego Związku Niewidomych. Kuba i Maja, oczywiście przy pomocy mamy, kupili bardzo przydatne podczas zimy przedmioty. Termos i czapkę. A za jaką sumę, pamiętacie? 100 zł. I na co pójdzie to 100 zł? Na maszyny, które leczą. Tego dnia nikt nie zapominał o tym, że stawką finału jest pomoc dzieciom i seniorom, a każda wrzucona do puszki złotówka to wsparcie dla ratowania życia i zdrowia. Pokazaliśmy, że ten sprzęt, który został przekazany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, może się każdemu przydać, każdemu kościerzakowi. To jest niezwykle ważna rzecz, żeby o takich sprawach pamiętać. W Kościerzynie pamiętano też o bezpieczeństwie. Nad tym, by żadnemu z kwestujących nie stała się krzywda, czuwali policjanci. Przy okazji takich imprez, czy to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy jakieś inne koncerty, zawsze policja musi stać na straży porządku publicznego. Więcej mamy tutaj patroli, tak żeby kwestionujący się czuli bezpiecznie, aby też mieszkańcy Kościerzyny czuli się bezpiecznie. Możemy już powiedzieć, że 24. finał przebiegł w naszym mieście bez jakichkolwiek nieprzyjemnych zdarzeń. Kwestujący mogli spokojnie zbierać pieniądze, które trafiały do siedziby sztabu w budynku KDK przy ulicy Długiej. Tu sukcesywnie zliczano pieniądze, a pracy było z tym liczeniem sporo, bo więcej niż kiedykolwiek. W zeszłym roku kościerski sztab uzbierał 64 tysiące złotych. Teraz z pewnością będzie więcej. Jeszcze przed dodaniem wartości przekazanych precjozów i zagranicznej waluty, nasz wynik to prawie 79 tysięcy złotych. 24. rekordowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kościerzyna zakończyła spektakularnym światełkiem do nieba.